Mecz o drugie miejsce w grupie A w turnieju Next. Niestety Polak odpadł, z pierwszego miejsca awansował Klem, a teraz zobaczymy, kto awansuje z drugiego. Faza grupowa jeszcze będzie kontynuowana jutro. Jutro grupa D, Kreator, Cure, Reynor oraz Solar. Zobaczymy, jak Mistrz Świata poradzi sobie z Cure'em, czyli z jednym z na pewno aktualnie lepszych koreańskich tyran. No i do tego dwóch innych Koreańczyków, czyli Solar kontra Cure. Przepraszam, kontra Kreator. Dobra. W górnym prawym rogu oczywiście tutaj gra Hiro Marin, czyli Niemiec Gabriel Segat. Drużyna Mausports. Koszulka się zgadza, chociaż kolor może już mniej, bo chyba Hiro Marin powinien być na czerwono, ale to są takie detale. Może mało istotne. No i Trap jako gra jako czerwony Protoss, to jest Koreańczyk, który no w tej grupie o dziwo przegrał na Hiro Marina. 2-1. Bardzo fajne to było zresztą starcie. Polecam obejrzeć. No ale ten pierwszy mecz był meczem takim, powiedzmy, otwierającym, który determinował, kto idzie do meczu wygranych, kto idzie do meczu przegranych. No akurat Trapowi się nie powiodło, no ale teraz może się zemścić. No i jak teraz wygra, to on awansuje z grupy, a Niemiec nie. Więc ten mecz dużo istotniejszy. Dużo bardziej powinno zawodnikom zależeć. Gdy jesteś tak oddany widowni, że mylisz wtorek z niedzielą. Tak, to już dni tygodnia, to już w ogóle można by zmienić na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czy coś takiego. Nikt by się nie połapał. Nie dla każdego pojedynek był fajny, to też się zgodzę, tak. Nie każdy cieszył się z triumfu Hiro Marina. Większość jednak pewnie chciała, żeby Trap zwyciężył, bo też był bardzo mocnym faworytem. Było to duże zaskoczenie, nie ukrywam, również dla mnie. No ale zobaczmy, może teraz się zemści. Plus jeden gra Hiro Marin oraz trzy Raxy, czyli ewidentnie chce wcześniej uderzyć. On zakolejkował przed chwilą plus jeden, teraz je skasował, o co tu chodzi? Okej, znowu zakolejkował. Póki co taki zdecydowany jak kobieta wybierająca film, ale spokojnie. Na pewno build ma w głowie. Może tylko na chwilę o czymś zapomniał. Ale nie no, jest słusznie, bo najpierw plus jeden, potem steampack i to się zgra w czasie dość odpowiednio. I strzelam, że koło 5-6 minuty uderzy bardzo zdecydowanym atakiem Hiro Marin. Link też się już kręci. Kolejne gateway, Robo. No to może być stary, dobry Forgate. A, i będzie Forgate Blink. Z Robo, taktyka, którą Parting spopularyzował po tym, jak w GSL-u pokonał Maru. Głównie używając tej taktyki właśnie. Atak będzie mocny, będzie na pewno... pewnym zaskoczeniem dla Trapa, ale... wydaje mi się, że Forgate to akurat dobra reakcja na coś takiego. Tylko no już tutaj zawsze jest kwestia, czy Hiro Marin w ogóle wyjdzie na mapę jakoś. Powinien. Ale może się rozmyśli po tym, jak zobaczy, co gra Protoss. O, i teraz widzi brak trzeciej bazy. A przecież Koreańczycy lubią tę trzecią bazę szybko budować. Natychmiast Hiro Marin robi turreta. Tak jakby podejrzewał Dark Templary. Leci War Prism. No i teraz arcyważny moment. Kończy się steampack, kończy się plus jeden. Różnica wynosi jedyne jakieś 7 sekund. On nie widział tego. No jest ciekawie. A ta adeptka? Halo? Nie, okej. Okay. W ogóle Niemiec nie ruszył w jej kierunku. No dobra, sporo stalkerów zostało w bazie. Bateria Immortal. Książkowo! Bardzo dobrze się broni Trap. Jest potencjał, ale w sumie... od Hiro Marina też dobry pomysł z tymi maruderami i marinami. No i teraz najciekawsze, czy się uda, czy się nie uda. O, pylony atakuje. O, no bo świetne. Ale jest jeszcze jeden pylon z tyłu i on daje również zasilanie baterii. No, gateway o mnie, ale... najważniejsze, że była ta bateria. Co robi Trap? Jezu, już się zagapił. Ale no dobra, w sumie jeden stalker to też nie była tragedia. Ale jakby się tak na chwilę dłużej zagapił. To już kto wie. Widzimy, jak szybko ucieka Hiro Marin, bo wie, że to się może tragicznie dla niego skończyć. No nie wiem, czy wbieganie w tego Prisma to był dobry wybór. Chyba lepiej, gdyby jednak uciekał.
mocno, bo teraz chyba straci wszystko, ale nadbiegają posiłki. No i z tymi posiłkami już gra się uspokoi. No całkiem fajny, taki żwawy początek. Ale wydaje mi się, że plany Hero Marina jednak nie zostały tutaj spełnione. Szybko go przeczytał, trap i zrobił dobrą odpowiedź. No ale i Protoss będzie mieć późniejszą trzecią bazę z tego tytułu. Myśli pewnie, czy może zaatakować. No chyba będzie. Dwa Immortale, dużo Stalkerów, trochę Sentry. Jak się gdzieś uda złapać Hero Marina, no to będzie wielka sprawa. A, zeloty. No to oznacza, że będzie wchodzić pod tę rampę najprawdopodobniej trap. Skan rzucony do naturala Protossa, nie do końca wiem dlaczego. No widzę, że tak spokojnie sobie stoi pod bazą przeciwnika trap. Hero Marin ani myśli zejść z rampy bez medivaków. No i chyba powtarzalny element gry, czyli warpism wlatujący w wydobycie. No tak, czemu nie, czemu nie. Na moment go trap zatrzymał, ale to była tylko chwila. Obserwera właśnie stracił trap, który widział dosłownie wszystko, co wychodzi z naturala niemieckiego. Tam jest chyba gdzieś jeszcze kolejny obserwator. Szuka go Niemiec, podejrzewam. No i znowu z tym warprismem. Bardzo dużo jednostek ma Hero Marine, z tego Trzyraxa się tworzy i tworzy i tworzy masa. Czasami nie sposób zatrzymać, no ale teraz będą dwa kolosy w momencie obrony. Baterie. Dużo force fieldów nawet. Uuu, i Hero Marine w tarapatach. Może ulepszenia są, ale... jak żyć? Okej, okay, natychmiast trap stara się uciekać z lotami, nawet jednego nie stracił. Jednocześnie podchodzi od przodu. To już jest akurat dość ryzykowna sprawa. Chyba, że będzie stać tam na rampie dalej. Tutaj w końcu okazja na przechwycenie warpizma przeciwnika. Czy tam były mariny? Tak, mariny właśnie zestrzeliły warpizma na 12 godzinie. Dokładnie, brawo. To była wielka sprawa. No, realizator spokojnie. Spokojnie sobie obserwuję meczyk, ale to było arcyważne, że ten warpism padł, bo teraz w ogóle nie ma żadnego stresu, że atak właśnie tam nastąpi jakiś z powietrza, czy jakiś zaskakujący, no bo zloty biegnące drogą lądową powinny zostać zawsze zauważone przez jakiegoś marina wolno stojącego. Tak się teraz stało. Hero Marin już trochę więcej wie. No, Big Gape rośnie. 170 limitu, trap 150. Trochę to wygląda jak ich pierwsze spotkanie, gdzie zaskakująco właśnie silny był Teran. Duży limit. Ghosty, turety, wszystko się tworzy. Jeszcze trochę wikingów więcej, a chociaż może też taką rolę tych snajperów kolosowych będą pełnić czołgi. One mają kolosy wyłączać, czy jakieś skupiska jednostek mocno obić w bitwie. No, Hero Marine, czy się rozstawi, czy się nie rozstawi. Tak czułem, że wszystko nagle w panice rozłoży. Jeszcze rzucił steampacka na wszystko. To są dziwne rzeczy trochę. Podchodzi oczywiście do bazy na godzinie 6. Niezły skan. Chociaż tym bardziej no tak... nie wiem, czemu się zabiera do tego ataku tak wolno. Pełny limit ponownie. Nie wszystkie czołgi rozstawione, ale jest masa po obu stronach. Wydaje mi się, że dobra pozycja Hero Marina, ale świetny Disruptor trafia w piechotę. Cztery kolosy. Jak stały, tak stoją. Teraz super bateria, ja tutaj wszystko ponaprawia. Druga bateria też pomaga. No nie wiem, trochę stopniał Hero Marine. Sam też uznał, że lepiej będzie chyba się wycofać. Ma ochotę powalczyć. No nie, Disruptor
No i trzy marudery oberwały. Jak fajnie przekoziołkowały. A i wykorzystuje mobilność swojej armii Hero Marine. Wydaje mi się, że dobiłby tego Nexusa, jakby tak do końca atakował. No ale pewnie uznał, że to za duży koszt stracić aż tyle wojska za Nexus, który jeszcze tam nie do końca był obsadzony. No i chyba przechodzimy w dłuższą grę. No, Hero Marine. Czy on chce to, aby na pewno robić na trapa? O, tutaj jest Big Gap Drop, czyli 8 marinów wchodzących w proby. Jakaś późna ta trzecia, przepraszam, czwarta baza Niemca. Pewnie zakładał, że spróbuje wygrać na trzech i potem już nie będzie musiał się męczyć, no ale jednak będzie się musiał trochę potargować z tym trapem. Dobry drop, 10, 12? O kochany, no to dużo, bardzo dużo, na pewno się opłacało ten zrzut zrobić. Też może to bardzo mocno wpłynąć na rozgrywkę. Zaczyna się robienie Dark Shrine'a i pewnie ma w głowie trap już te ataki Dark Templarów na ekspansję. Na pewno gdy widzimy cztery kolosy, to nie ma co żałować sobie tych wikingów jakoś mocno. Tutaj chyba dobra liczba, tak koło podejrzewam 12-13. Warto mieć. No tak w sumie jeden kolos, cztery wikingi mniej więcej. To jest dobra proporcja. O wow, ale wyrwał Disruptorami. Czy to już w ogóle pokonało Hero Marina, czy mi się wydaje? Archony mogłyby uderzyć wikingi, ale teraz to już Hero Marine nadchodzi z kontrą, a nie goni do końca Protosa. Może szkoda. Trap znowu korzysta z okazji. Czemu niektóre liczby są ocenzurowane? To są Chiny, tego nie ogarniesz. Po prostu niektóre liczby ocenzurowali i takie nam... My nie możemy z tym nic zrobić. Po prostu jest cenzura na pewne wartości liczbowe. No nie ma takiej liczby. Nie ma takiego numeru. Poblokowane. To jest podobno związane z tym, że po chińsku liczby tam... Znaczy, strony internetowe są jako liczby często zapisane, bo jak się je wymawia, to to brzmi właśnie jak jakieś tam sensowne wyrażenie zdanie. I w ten sposób może nie chcą reklamować jakichś stron, bo na przykład strona jakaś tam 173 czy 172 czy inne zaklęcie może prowadzić w jakieś dziwne miejsce, gdzie niekoniecznie chcieliby kierować organizatorzy. Jedziemy, jest wiosna pełnej, kolosy nadganiane. O, ale od dołu ile Disruptorów. Też tutaj widzę, że jakieś ciosy były w Hero Marina, ale nie takie duże jeszcze, spokojnie. Oj, ale kule, 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 kule. O, mocno zebrał. O Jezu, jak się szybko poddał Hero Marina. Nie wiem, czy musiał już teraz, ale widać było, że kulami oberwał właśnie trochę zbyt dotkliwie. Już miał dość. Dobra, jedziemy. Rozumiem 4, a co z liczbą z 173? Otóż tak, właśnie. No też pewnie to jest jakiś adres jakiejś strony. Skąd telewizory 4K? Właśnie, oni nie produkują telewizorów 4K. U nich jest nie wiadomo co K. Od razu przejdą na 8. No ale 8 na 2 to 4, a to już śmierć. 163 też, no. Jakaś tam może logika jest. Dobrze, druga mapa, Light Shade. Hero Marine na pewno niezadowolony po pierwszej, ale jakoś szybko się poddał, tak trochę bez walki. Może też uwierzył w klątwę drugiego meczu, że już nie ma szans. Nie pójdzie. Nie no, trap świetnie kontroluje duże wojsko, więc
kulami oprawił rywala. Ciekawe, czy tak to dalej będzie wyglądało. Dobra, lecimy zwyczajnie od adeptki. Coś tam się w dolnym lewym rogu jeszcze kręcił, trapa. No właśnie, o tej propce mówię. No dobra, czyli jak jest Twilight Council, to tutaj może być Proxy Dark Shrine z jakimś, nawet może Gatewayem. A może inne coś, ale Koreańczycy lubią w sumie Dark Templary tak szybko na terana zagrać i kto wie, czy to szybko meczu nie skończy, chociaż na poprzedniej mapie pamiętam, że szybko zrobił Tureta Hero Marine. A, to może tylko do zwiadu. Ale późny ten zwiad. Już... Lepiej, żeby adeptka zrobiła. Dużo pewniejsza. A jeszcze się Reaper kręci. I po Reaperze. No trochę błąd Hero Marina, nie ukrywajmy. Nie powinien takiej straty ponieść. Robotics Facility, kolejny gateway. I jest wspomniany Dark Shrine, ale jednak w bazie. Jednak go nie ukrywa. No, Hero Marine to by było bardzo w jego stylu, mógłby zagrać w miarę szybkiego Ravena. Ale na razie tworzy drugiego Heliona, co raczej jest indykatorem Medivaca niż Ravena. Ale może jeszcze zdąży zrobić i Medivaca, i Techlaba, i Ravena, zanim będą Dark Templary, ale to tak już będzie bardzo bliski timing. To już będzie ciężko. Ale nie takie rzeczy bronił Big Gabe. Tak, czwórka jednak nie jest cenzurowana. Nie wiem, z pewnymi liczbami pewnie mają problem. Bo to mogą być adresy jakichś stron. No i się zaczyna kryzys Niemca. Bardzo mocny cios od Dark Templarów. Chwila nieuwagi, 7 SCV już nie ma. Zaraz nie będzie też Marinów, jak tak dalej pójdzie, ale Heliony... Oj, Heliony nie zrobią chyba takiego mocnego odwetu, bo już widać było, że obok szykuje się Protoss jednostkami, ma też baterię. Kolejny skan, ale jaka dobra kontrola trapa. To jest niby serwer amerykański, gdzie ma teoretycznie te opóźnienia wyższe, mniej przyjemne do gry. Wspominał też w jednym wywiadzie Trap, że właśnie gdyby miał lepsze mniejsze opóźnienia, to by się dużo lepiej mógł wymieniać. No i chyba tak się dzieje. O, teraz jeszcze Archon Drop. Nie no, Niemiec stracił tyle SCV, że ma tylko 23, to o czym my rozmawiamy. Jak się zorientuje, to już może odklepać GG. Ale jeszcze walczyć będzie. Po raz kolejny Heliony zbliżają się do bazy Trapa, ale tylko zauważył Stalkery i zrezygnował. No i teraz będzie ciekawe. Ładna kontrola trapa. Zredukował liczbę marinów. No wydaje się, że gra jest przesądzona przez te Dark Templary. Proszę, jak to łatwo wygląda, jak z Hero Marinem gra ktoś taki jak trap. Banał. Gorzej, jak samemu się na niego gram. Ale może faktycznie warto się naumieć Dark Templarowych buildów. Troszeczkę zdeklasowany Hero Marine. No pewnie Trap też się wkurzył.
za ten wczorajszy rezultat. No i końcowy, mam wrażenie, manewr. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Dużo marinów, znaczy dużo marinów, to też taka subiektywna sprawa, ale jest ich troszeczkę. SCV też dołączyły i nadchodzi uderzenie. Obserwatorem też to wszystko w miarę już widzi trap. Łatwo go stracić, bo jest Raven. No i rozkładamy czołgi i cała naprzód. Czy Hero Marine da radę? Moim zdaniem trochę mała szansa, ale udało się zdążyć przed ukończoną baterią. No, 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 jest kolejna z tyłu. Może jest jeszcze jakaś mała szansa. Turety porzuca. No nie wiem, po co te turety rzucał Hero Marine, ale użył to użył. Nie ma co drążyć. Od pleców zakrada się już. Super bateria ratuje Robo Facility. Dzięki temu jest jeszcze dodatkowy Immortal w walce. Archony pożyją też długo. Świetna, świetna obrona trapa. Z każdej strony jeszcze proby wyciągnął. Odetchnął Koreańczyk. No i zatriumfował. Drugie miejsce w grupie należy do niego. Pierwsze oczywiście zajął Klem. GG. No takie niezbyt zacięte starcie, trzeba przyznać. Raczej jednostronne. Miazgunia. No, Elazorowi dużo lepiej szło, to się zgadza, tak niepomiernie lepiej. Nie no, pierwsza mapa była w miarę okej ze strony Hero Marina, tylko pewnie on liczył, że wygra na trzech bazach i nie będzie musiał dłuższej gry grać, a jak tylko się pojawiła, no tak się trochę bała właśnie. Pamiętam, że w ich pierwszym meczu Hero Marine się właśnie nie bał dalej ekspować. Tak grał, no, gramy makro i ciśniemy, nieważne, że to trap. No dobra, GG. Well played, panie trap. A ciekawe, gdzie wyląduje teraz trap. A, on na zaunach. Nie, chwileczkę, jakiego zauna? Na Serrala! Trap trafi na Serrala w playoffach. Bo już mamy to w miarę rozpisane. Klem kontra Maru, trap Serral. Na przeciwnika czeka jeszcze Time oraz Zaun. To będą zawodnicy z grupy D. Kreator, Cure, Raynor, Solar. Jutro od 13 oczywiście dalsze zmagania w turnieju Next. Również od 13, także zapraszam. Bardzo mocno. Jutro dwa pojedynki, pojutrze kolejne trzy. I będą rozgrywki grupowe za nami.